świętym Jerzym, świętym Jerzym, patronie harcerzy, to jest historia. O świętym Jerzym, który zwalczał smoka. Walcz, 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 jak Jerzy, tańcz, 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 jak Jerzy, walcz, 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 jak Jerzy, który zabił smoka. Legenda o świętym Jerzym przybyła do Europy wraz z powracającymi do niej rycerstwem z wypraw krzyżowych. W niej święty Jerzy żył w drugiej połowie III wieku. W młodym wieku wstąpił do armii rzymskiej, gdzie wspinał się po szczeblach militarnej kariery. Dowodził nawet osobistą ochroną cesarza Dioklecjana. Pewnego razu przybył do Lord, gdzie dowiaduje się o smoku, który prześladuje tutejszą ludność przy wodopoju. Mieszkańcy Lot, by skorzystać z wodopoju, musieli wygonić smoka, oferując mu owcę. Kiedy owiec zabrakło, rada miasta zadecydowała, że odda na pożarcie przepiękną dziewicę. Przed pożarciem dziewicę ratuje święty Jerzy. Zabija smoka lańcą. Wdzięczni za uratowanie mieszkańcy pozostawiają swoje pogańskie zwierzenia i przechodzą na chrześcijaństwo. Kościół katolicki oraz prawosławny nigdy nie przyjmował takiej historii świętego. Co prawda, można spotkać ikony oraz obrazy świętego Jerzego ze smokiem, ale obecność smoka miała tylko symbol, wymiar tylko symboliczny. Jego sylwetka jest symbolem męstwa chrześcijan, odzianym w pancerz sprawiedliwości, tarczą wiary, hełmem zbawienia, mieczem ducha, zwycięża smoka, symbol grzechu, kłamstwa i nieczystości. Święty Jerzy, zwalczaj w sobie smoka. To jest historia o świętym Jerzym, patronie harcerzy. To jest historia o świętym Jerzym, który zabił smoka.